Możemy. Mimo położy się wygodnie. Tak, wiem, jesteś jeszcze bardzo zmęczona, ale to jest wszystko dla twojego dobra. Gdzie ja jestem? W rezydencji państwa Fitzhubertów. Pewnie ich znasz, to najznamienici, najbogatsi państwo w całej okolicy. Jesteś pod dobrą opieką. Jesteś jeszcze bardzo słaba. Jak ja się tu znalazłam? Odnalazł cię młody panie Fitzhubert, nasz bohater. Przed chwilą przywiezionej od piszącej skały powinnaś mu podziękować. Uratował ci życie. Życie? Posłuchaj mnie teraz. Co robiłeś się z dziewczętami podczas wycieczki na piszącą skałę? Jakiej wycieczki? Dzień Świętego Walentego. Piknik. I nie wiem, nie pamiętam. Firmo, skup się, to bardzo ważne. Prowadzimy śledztwo w waszej sprawie. Nie wiem, czy jesteś świadoma, ale twoje przyjaciółki Marion i Miranda oraz twoja nauczycielka, panna Greta, nie wróciły z wiszącej skały. A minął już tydzień. Bóg zdecydował się cudem ocalić ciebie jedną. Jesteśmy zmuszeni ścigać tych, co wam to zrobili. Któż miałby nam cokolwiek zrobić? Bo tak wiem, rzecz jest nieprzyzwoita, ale nie masz go w sercu. Znaleziono cię również bez spódnicy i bez pończo. Co w tym tak zabawnego, Irmo? Jedna na miłość. Jedna na sen. Irmo, to przykra konieczność, ale zostałem zobowiązany jako osoba poważana w naszej społeczności i człowiek bez żenu do sprawdzenia, czy ktoś, Irmo, zrobił ci krzywdę. Bez tego nie wiemy, jaki charakter ma przybrać śledztwo. Czy było to porwanie, morderstwo na tle seksualnym, zbezczeszczenie? Irmo, chyba rozumiesz. A sami zajmijmy się przyjęciem!